Myślę, że powinniśmy sprawdzić, co to za straszne jabłko. Właśnie! Musimy pokazać tym bobrom, że nie mają się czego bać. Proszę, zabierzcie nas do tego jabłka. Tak! Poszukamy waszego szefa. Zgoda, ale pożałujecie. A co jeśli to jabłko jest straszne i ma w środku wielkiego robaka, które je drażni? A jeśli jest coś gorszego od strasznego jabłka, to tylko wielki robak w środku tego jabłka. Tessa, mówisz tak samo jak bobry. Masz bujną wyobraźnię. O, czyżby? Zobaczymy. Wyglądają przepysznie. O tak. Tylko ich nie dotykaj. Czekajcie. Ostrożnie. Straszne jabłko. Jest naprawdę ogromne, ale nie wygląda bardzo strasznie. To ja na was zaczekam. Co na soczyste i słodkie owoce się tutaj dzieje? Tessa, nie podejdziesz z nami? Nie. Już nie lubię jabłek. Mają w środku robaki. Fuj. Nie chcę znaleźć robaka w jabłku. W ogóle nie chcę oglądać jabłek. Gdyby w jabłku siedział robak, byłaby dziura, przez którą by wszedł. A tu nie ma dziur. Na pewno. Możemy to zaraz sprawdzić. Uważaj, Sophie! Jabłko nie jest straszne ani głodne. Musicie to zobaczyć. Spokojnie, nie ma robaka. Daję słowo. Całe szczęście! Toczyłem to jabłko do domu, ale przygniotło mi ogon. I tu utknąłem. I to pan robił ten hałas? Tak, choć nie wiedziałem, że ktoś mnie słyszy. A teraz, jeśli możecie, proszę, zdejmijcie mi to jabłko z ogona. Uwaga wszyscy! Raz, dwa, trzy, pchamy! Tak! Jestem wolny! Wolny, wolny, wolny! Pokonaliście straszne jabłko i uratowaliście naszego szefa! Straszne jabłko? Jakie straszne jabłko? Myśleliśmy, że szefa pożarło! Nie ma strasznego jabłka. Dobrze, że tam podeszłaś. Nie bałaś się? No, jednak trochę się bałam. Ale przyjaciele pokazali mi, że ten strach to tylko moja wyobraźnia. W podziękowaniu zapraszam was na coś wyjątkowego. Na szarlotkę!